Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Kontynuujemy naszą zabawę. Licznik FPS-ów się naprawił. Dobra, my jesteśmy teraz w kopalni. Tutaj w ostatnim odcinku zrobiliśmy troszeczkę rozpierdzielu. I trzeba by pozbierać sobie te rzeczy, które tutaj zostały po naszych przeciwnikach. Więc posprawdzajmy, co oni tutaj mieli. Niektórych chyba na dole już pozbierałem. Nie pamiętam, bo dwa dni temu nagrywałem ostatni odcinek. Dobra, tu chyba wszyscy. Zacznijmy sobie w takim razie od pierwszego miejsca. Idziemy parterem najpierw. O, safe. Dobra. I hiperkatalizator, dobrze. Okej. Zapiszmy sobie oczywiście, żeby w razie czego wczytać, jakbyśmy rozwalili sobie cyfry. Nie chciałbym. Dobra. Czy jest opcja na potrójny? Nie ma na potrójny opcji. Więc trzeba zrobić pojedynczy i tak. Ten jest opcja do wbicia. I czy jest jeszcze opcja do położyć jakiś taki długi? Nie. Mogę to zrobić, czy ewentualnie inna opcja ułożenia tego wchodzi w grę? Wchodzi w grę. Dobra, i pewnie ten mogę jeszcze użyć. Tak, no to mamy to. Dobra, i teraz tak, poczwórny trzeba sprawdzić na pewno. Wait, mogę go włożyć, ale gdzie? O, tu, okej. Okay. Ten też mogę wsadzić, więc tak i tak. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie w środku. Trochę golda, trochę amunicji i jakiś pistolecik. Okej. Okay. No dobrze. Nic nie ma. Folder. Okej. Okay. O, kolejny safe. O, tu było jakieś jedzenie. O, nawet dwa safe. O. Dobrze, podbijemy sobie troszeczkę statystyki, jak to wygląda w ogóle u nas. A, dostępne już jest. Okej. Okay. To cieszy mnie to w sumie. Bardzo łatwo, no to. Jak jest bardzo łatwy, to nie ma innej opcji niż po prostu ułożenie tego. Golda. O! 1092 amunicja. Dolecik. O, a ten jest już otwarty i pusty. Okej. Okay. Żadnego tutaj. O, tu jest jeszcze. A, ten też jest otwarty. Ten otworzyłem. Tam była skrzynka. Ten otwarty. Dobra, możemy iść dalej. Zapiszę. No to idźmy na razie tutaj w lewo sobie po kolei. Szafeczka. Jakiś pistolecik, dobra. Kubek papierowy, ekologicznie. Wskaźnik komunikacyjny. Może być jako komponent rzemieślniczy. Przepraszam cię, Sara. Chciałbym przejść. Nic nie ma. Są po prostu toalety. Dobra. Okej. Okay. Parter chyba będziemy mieli zaraz z głowy. Tam nic raczej też nie ma. Nie widzę. Tu też. No dobra. To drugą stronę sprawdźmy. Komponent rzemieślniczy. Dobrze. Nie pogniewałbym się, jakbym jakieś cyfrychy znajdował. Znowu mi się zapasy tego sprzętu kurczą. Leczonko. To ja nie biorę, talię kart. To wezmę, może dla Sary będzie akurat, bo tutaj energetyczną mocno dawało.
dalej. Teraz się coś czuję, że przeciążę. Okej. O! Teraz się zdziwiłem. Szafka zamknięta na trudnym, dobra. Czy jestem w stanie tu potrójnym zrobić? I są dwie opcje. To jest najgorsze. To jest szczęście, że to zużyłem tam. Dwa te i dwa te. To jest w ogóle wykonalne już w tej chwili? No właśnie, nie jest. A mogę automatycznie umieścić, teoretycznie. Ale... wolę jednak wczytać. Ciekawe w sumie, że ten... O kurde, chyba inny trzeba było użyć. Coś tak czuję. No dobra, spróbujemy. No, już nie mam jak tego otworzyć. Tak, przerwi. Dobra, jeszcze jedno wczytanie. Przepatrzyć dokładnie jak tam z tymi. O, tego się nie da. Tego też. No dobra, tu mamy dwie opcje, tak? I tym dopchamy? Nie. Czy jest opcja to? Albo to? Ty, ten zamek jest nieotwieralny. Mam opcję już zrobić tym i wtedy muszę te dwa połączyć z sobą. Ale nie mam takiego możliwości, bo nie ma takiego czegoś. Czyli musimy podwójnymi spróbować. Ale jak spróbuję podwójnymi, to wtedy trzeciego nie włożę. Ej, ten zamek jest nie do otwarcia. Tym nie. Tym mogę tu, tylko tak. Tym mogę te dwa. Ty, no nieotwieralny zamek normalny. What the fuck? Była jakaś opcja, żeby go otworzyć? Wydaje mi się, że nie. Ale to musi być coś kurna porąbanego, że to takie zabezpieczenie porobione mam na dwa. Mhm, no. No innej opcji nie ma, nie? No, dobra, w końcu siadę. I w środku i będzie jakieś gówno, nie? Ty, no i było. Totalnie nie opłacało się tego otwierać. Za cenę cyfrycha, no ale już zapiszmy. O! Przeoczyłbym te dwa hełmy. Dobra.
teraz jeszcze tutaj. Dobra, tu nic nie ma. No cyfrycha żadnych. O, to są lodówki. O Jezus. Dobra, no ale to musi być łatwe do otwarcia. Na 4. Mina. Miny nie podnoszę. Chociaż chwila. Dużo ona nie waży, mogę wziąć. Granat też. Okej. Dobra, to parter mamy z głowy, idziemy na górę. Głowę z głowy, dobra. Okej, tutaj tych gości już przeszukałem. Siłownia. Można hantle zebrać? Można. 10 kilo. Najmniej logiczne. Tangę też wezmę do plecaka. Dobra, na siłowni nic nie podniosę. Jezus, Sara. To ty tak wyłazisz mi z tej strony nagle. Jakbym chciał, to bym mógł pozbierać. Ale czy mi to potrzebne? Nie wydaje mi się. Zdrowy pręt paliwowy. Dobra, tu nic więcej nie ma. Możemy iść zaraz dalej. Że już wychodzimy powoli. Co to kurwa za gówno? You're going to be carrying that gooey mess, right? Here we go. Dobra, podejdźmy do niego. Gdzie on się podział? Taki był kozak, a teraz ucieka, nie? Uciekli, bo my tutaj najlepsi jesteśmy w tej grze. Były słuchawki bezprzewodowe, czy mi się wydaje? Tematy tutaj, ja sobie zbiorę wodne. Jak on nie dostaje hita? Jak się ukrył. Co?
spierdolił. No hit. O, cyfry. Gdzie twój kolega pobiegł? Czy go mina chyba wysadziła? Szynka. Nic więcej nie ma. My jesteśmy teraz chyba za tymi drzwiami, co tam... Ja pierdolę. To za dzban. Grendler też się nauczyłem, żeby nie podnosić go 30, 50 i setny raz. Dwa cyfrychy. To. Gdzieś jeszcze to strzelałem do typa, bo chyba żeśmy szli... Ktoś tu? Wydaje. O. Nie wiem, czy to jest dobre. Wydaje mi się, że nie, ale i tak to podniosę. Bieg ze zbyt dużym obciążeniem. Spokojnie, wiem. Teraz sobie zerknę, co tam jest do wyrzucenia. O, winda. I to towarowa. No i mamy save. Bardzo trudny. Okej. Ale przynajmniej 3 cyfrychy dostaliśmy. Dobra. Zawsze trzeba sprawdzić poczwórne. A no właśnie. Dobra. To pojedynczymi tu trzeba. Okej. Amo, kredyt. Okej i okej. Dobra. Coś tam się udało zebrać. Why are you bothering to carry all that junk? Spokój się, kobieto. Teraz sobie powyrzucam część rzeczy. A właściwie zrobię z ciebie tragarza, no ale to z czego? To mogę iść dołem albo górą. Tam byłem, a ten gość był tu. Okej. Przynajmniej wiemy jedno. Okej, no to oczywiście do wywalenia. Dwanaście grendlerów miałem? No to nieźle. To bym mógł założyć w jakiś sposób nawet, ale czy mi się chce? Pompa też taka. No i wyrzuciłem te pierdoły i od razu mi się zrobiło lżej.
A najlepsze jest to, że skafander i plecak nadal ten co mam są o wiele lepsze. Co prawda ja też nie popchnąłem bądź to fabuły tej gry. Ile rzeczy wypadło? O jas. Ale też bez przesady, nie? Oho. Przecinak tu miał gościu. Widzicie, jakby ktoś też nie wiedział gdzie kupić, to jest odcinek już. Już szukałem przecinaka, to raz, dwa. Dokąd ta winda prowadzi? No do piętra jest ograniczony, okej. Dobra, pójdę najpierw dołem. Aczkolwiek chyba na dole i tak nic nie ma. Patrząc na to. Nawet przeciwników nie ma. Tu możemy wejść, dobra. Na dole coś jest jeszcze? Nie. Okej. I po prostu dwie alternatywne drogi. A od kogo ja mam ten klucz wziąć? To jest. O kurde. Nie mam klucza. Jakby ten klucz był tu, to bym go znalazł raczej, nie? Tego głównego ziomka też go nie było. Bo go przeszukałem całego. Shit. U kogo ja ten klucz mogłem zostawić, przeoczyć? Ciekawe jak ty tu wskoczysz, Sara. No, musimy się cofnąć i poszukać, no bo... Gdzieś ten klucz musi być. No, raczej na jakimś biurku powinien leżeć. Tak, były kible, nie?
Nie było na pewno. Tablet. Pisak. Tu była siłownia, więc też nie było. Czy ja to gdzieś jeszcze wcześniej przeoczyłem? No istnieje taka opcja. Tu było jakieś zamknięte pomieszczenie. A tu jest save jeszcze do otwarcia. Tu jest ten klucz, zobaczmy. Okej. Shit. Ej no, come on, no, ja nie mam klucza, nie? Tego gorsza nie wiem, gdzie on był. O. To było wejście praktycznie już. My goodness. What an impressive sight. No, no, sztos, tylko byś klucz mi znalazła. Nie się zachwycała widokiem. Ale lipa. No nie ma tego klucza, no nie znajdę go. Dobra, zakończmy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbiję do linku w opisie i mojego popołudnia. Cześć!